2018 roku w marcu oddaliśmy do użytku stację uzdatniania wody oraz ujęcie w zimniku. Na dzień dzisiejszy to jest strategiczna inwestycja dla naszej gminy, bo bez wody nie ma życia. Na dzień dzisiejszy na Górze Bindowej mamy 550 kubików wody, bo dobudowaliśmy w 2023 roku zbiornik na 250 m sześciennych, a na Siennej mamy 300 kubików wody. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie żywieckim, która ma zdywersyfikowane dostawy wody. W każdym momencie możemy włączyć pompy na Siennej i brać wodę z Żywca. Mamy z nimi podpisaną taką umowę. Tutaj chcę podziękować panu Piotrowi, który zajmuje się całą instalacją, ujęciem, z drugim panem Piotrem, którzy we dwójkę to obsługują dzień i noc, plus soboty i niedzielę. I to jest wielkie podziękowanie, panie Piotrze, dla pana.